Nie muszę przedstawiać. Ten KP Piła, Eddie Andreatina. Eddie, zapytać się, jaki to był mecz dzisiaj, to trochę trywializm, więc zapytam się w ten sposób. Szkoda? Ja, trzeba szanować tego punktu. Ja uważam, że z tej czołówki to Biała będą stracić tutaj punkty tak samo jak mi się wydaje. Musimy po prostu starać się naprawić, bo tak naprawdę błędy, które popełniliśmy, to są błędy, które nie powinniśmy popełnić, ponieważ daliśmy sam prostopad pod Elana Pasyn, który strzelał bramkę, wiesz, i z dwa błędy traciliśmy dwa bramka i z tego powodu trzeba się martwić trochę, ale po drugiej stronie ja nie mam pretensji do swojej piłkarzy, ponieważ serduchu był walczył do końca. Kto gra może popełnić błędy, to jest normalna sprawa. Nasza rola teraz jest to poprawić i starać się prasować, że ten błędy tak nie był dalej. Trenerzy zwykle nie lubią takich indywidualnych ocen, ale ja zapytam. W dzisiejszym meczu, mimo tego, że straciliśmy trzy bramki, to Franek Kandua to był ten zawodnik na właściwym miejscu dzisiaj? No, początek jest na właściwym miejscu, a dzisiaj miał okazać się pokazać, bo mieliśmy dużo błędu, nie? I dlatego i po to się jest bramkarzy na taki poziom. Franek jest młody chłopak, ale coraz robi postępu. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj mogę pokazać swoje umiejętności, które ja widział o tym dawno. Dlatego on jest numerem jeden nasz na dzień dzisiaj. No to trenerze, o tych błędach porozmawiajmy. Z czego twoim zdaniem one wynikały? Trudno powiedzieć, nie? Bo to naprawdę to nie był błąd ustawienia, po prostu to był błąd bardzo indywidualny. I z ludźmi, którzy są bardziej doświadczeni, to jest taki bardziej boli tego, bo jak się analizuje nasza młodzież, nie popełnia błędu prawie żadnych. Czyli Janek, Franek, są ludzie, którzy są bardzo odpowiedzialni, ale tak jak mówię, ciężko w tej chwili powiedzieć, dlaczego dostaliśmy taki bramkę, dlaczego tak się zachowaliśmy. Mi się wydaje, że takie błędy już nie będą zostać, ponieważ to jest na jakimś mecie zawsze może popełnić jakieś błędy i jestem przekonany, że takie nic się nie powtórzy już. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę cały ten mecz, to gdyby rywale wykorzystywali błędy przeciwników, to byśmy mieli taki wynik co najmniej dwa razy wyższy, prawda? Tak, to był taki mecz dzisiaj, że mogliśmy, graliśmy według mnie, ze względu na cierpliwość, dobry pas, dobry podanie, graliśmy bardzo dobry mecz, uważam, ale tak jak mówię, błędu za duże, który uważam, że powinniśmy szanować tej gry dzisiaj. Czy trochę to 1-3, które mieliśmy przez chwilę, nas trochę nie uspokoiło, nie wytrąciło z jakiegoś rytmu, że stwierdziliśmy, że już jest okej, okay, że ten mecz dociągniemy do końca, a tutaj jest zawsze niebezpieczny? Nie myśli tak, bo zobaczcie, jak dostaliśmy drugi bramkę, to był przypadek, jaki tam był, dobrze dośrodkowana, a nasza obrona wybiła, piłka trafił na plecy naszego piłkarza i wrócił do niej, to wiesz, z tego był bramka, nie? I ta trzecia bramka to był z takich błędów bardzo prosty, który mi popełnił. Sam podał piłkę do napastnika i z tego padł bramka. To nie sądzę, że był lekceważenie, tego nie było widać, ale po prostu brakło niedokładnie zagrane, przede wszystko strona Miękiego. Czy Unia Wapno to jest taki niewygodny rywal, szczególnie na własnym boisku? Bo powiedziałeś takie zdanie podczas tej rozmowy, że tutaj nie jeden zespół z tej górnej połowy tabeli punkt straci. Nie, bo oni wiedzą, jak grają i są bardzo dobrze grają, bo względu na to, że szukają w cały czas tej napastniki, który potrafi, jak i nikogo z naszej ligi, utrzymać przy piłka. Nie? Bardzo fajnie gra od bramka i na pewno to duża, duża dala tej drużyna. I oni potrafią świetnie tak grać. I to nie jest gra, który ja lubię, to nie jest gra, który jest ładny dla kibica, ale oni potrafią to zagrać. A mi dzisiaj mi się wydaje, że potrafiliśmy się bronić w ten sposób, bo się przygotowaliśmy na to. A jeszcze raz mówię, przegraliśmy ten mecz po prostu, bo za dużo błędów popełniliśmy. Taki prosty błędu, taki źle przyjęcie albo jakaś tam niedokładnie podanie. Dzięki, Eddie. Powodzenia. Andrzej Szostak, trener Unii Wapno. Panie trenerze, z pańskiej perspektywy ten mecz, bo z punktu widzenia kibica trybun, to działo się tyle, że można obdarować ze dwa albo trzy mecze. No szczerze powiem, że ja też, ja już nerwowo nie wytrzymywałem.
Po prostu my tak żeśmy się ustawili, że wiadomo było, że Piła trenują, my nie trenujemy. Sytuacji meczowych było tyle dzisiaj, że można by obdzielić dwa mecze, naprawdę. Mnie się wydaje, że bardzo dobry mecz w wykonaniu obydwu drużyn. Piła oczywiście zdecydowanie lepiej piłką grała, ale te sytuacje, co my mieliśmy, jeszcze nieszalony rzut karny, no to o pomstę do nieba woła. No właśnie, panie trenerze, piłka jest przewrotna, bo tak naprawdę jak sobie policzyłem te sytuacje, które mieliście, ale jeszcze nie przed samym końcem meczu, tylko wcześniej, to tak naprawdę Piła wygrywała w pewnym momencie 3-1, a gdyby te sytuacje wasze policzyć, poprzeczkę, rzut karny, to wy byście wygrywali 3-1. No tak, dlatego mówiłem, tutaj jeszcze chłopaku na ławce powiedziałem, nie strzelamy, jedziemy sam na sam z bramkarzem, bramkarz broni i mówię, co się nie strzela takich sytuacji, co się dostaje. No i tak jak powiedziałem, od razu Piła strzeliła na 2-1. Także po prostu, gdybyśmy byli skuteczni na bólu, to byśmy powinni dzisiaj, oczywiście nie mówiąc o graniu, bo Piła o wiele lepiej grała, to znaczy o wiele lepiej. No grali lepiej od nas chłopacy, po prostu tak żeśmy się ustawili, ale to co z kontry mieliśmy, to powinniśmy, ja wiem, dwoma, nawet trzema bramkami wygrać ten mecz. Tak naprawdę jeszcze w 88, 89 minucie mieliście dwie sytuacje i ten mecz mógł się kompletnie zamknąć. Tak, no właśnie na koniec Piła już remis ich nie zadowalał. Otworzyli się, grali bardzo wysoko. My wyszliśmy dwa razy praktycznie sam z bramkarzem. Gdyby nas napastnik raz nie trafił bramkarza, a dwa gdyby podał drugiemu nad poprzeczkę, uderzył, to byśmy ten mecz wygrali. Ale jesteśmy, trzeba powiedzieć, zadowoleni z remisu, bo przed meczem ten remis byśmy w ciemno brali. Panie trenerze, ma to jakiś patent na tą Piłę? 3-1 w zeszłym sezonie tutaj w Wapnie, 2-2 i też w zasadzie mogliście to na własną korzyść przechylić w Pile. I teraz jesteśmy znowuż jesienią w Wapnie 3-3. Niepokonani jesteście w meczach z Piłą. No trzeba powiedzieć, że może dobrze się ustawiamy, bo raczej nie ryzykujemy z Piłą. Cofamy się głęboko i po prostu to, co nam najbardziej pasuje, granie z kontry. W tej chwili nas więcej nie stać, gdyż znowu w tym roku nas 4 czy 5 bardzo dobrych zawodników opuściło, do tego jeszcze kontuzje, także no gramy tak, na ile nas stać, no i naszym głównym celem w tym roku to niestety, że pomimo dzisiejszego bardzo dobrego meczu, to będzie, żeby się utrzymać tej klasie Angry Combo. Panie trenerze, no właśnie, trochę uprzedził pan moje pytanie, ale wydaje mi się, że z perspektywy tego, co oglądamy i tych drużyn, które oglądamy w tej klasie okręgowej, a mamy okazję oglądać praktycznie wszystkich, to Unię Wapno wydaje mi się, że stać na więcej niż tylko utrzymanie. No ja panu powiem, no u nas jest bardzo ciężka sytuacja. My na treningu, żeby jednostkę treningową zrobić, to może raz w tygodniu mi się uda, a tak we wtorek to ja mam 8 na treningu, w czwartek 12. Także no, chwała tylko chłopakom, że za ambicje. No i tak jak już powtarzam się, takie ubytki jak my mieliśmy w tym roku, to ciężko miało być. Ale doszedł taki chłopak, jeden z Wągrowca, jeden tam doszedł z B-klasy i tak po prostu, no nie wiem, czy potrafimy to ustawić, że jakoś, no czy drużyny przyjeżdżają tutaj do nas i po prostu mają szacunek do nas i dlatego tak to wygląda. Dziękuję panie trenerze, powodzenia. Dziękuję. Franciszek Kandyła, bramkarz klubu piłkarskiego Piła Franek. Mecz 3-3, strzelone, stracone tak naprawdę przez nas 3 bramki, ale chyba żadna nie obciąża twojego konta. No, ale jeszcze parę takich sytuacji wyciągnąłeś chyba z 200 plus jednego karnego. No, 3 bramki zawsze bolą dla bramkarza. Karny cieszy, ale to za szybko straciliśmy 2 bramki i to jest właśnie ten nasz minus. Dużo było też sytuacji, dużo setek, no ale w ataku też nie było źle. Musimy grać dalej i zwyciężać. A powiedz jeszcze co do tego karnego z pierwszej połowy. To taka reakcja była odruchowa, czy po prostu myślałeś, żeby te nogi zostawić na środku, że ta piłka w środek jednak trafi? Bardziej odruchowa. Też poślizgnął się strzelający i no, udało się jakoś obronić. No właśnie, dzisiaj teraz rozmawiamy już po meczu i trochę się pogoda uspokoiła, ale tak naprawdę na samej rozgrzewce i w pierwszej połowie padał deszcz. Jakie to są te warunki dla bramkarza do bronienia? Na pewno nie za łatwe, ale fajnie można się porzucać trochę. No, ogólnie jest okej. No dzisiaj miałeś okazję się trochę porzucać, bo tak naprawdę w tych 4 pierwszych meczach, nie wiem, tak wydaje mi się, strzelam teraz, ale chyba w tym meczu miałeś więcej pracy niż tych 4 pozostałych. Na pewno, na pewno. Dzisiaj było
dużo interwencji. No, w tych pierwszych trzech meczach, może parę, w Tarnówce na przykład, ale tu było najwięcej. A powiedz, pamiętasz tą sytuację z drugiej połowy, w której zawodnik wychodził sam na sam z tobą i wyciągnąłeś nogę i nogami obroniłeś. Wyczułeś tego strzelca? Jak to wyglądało? Mam swój patent i nie chcę go zdradzać. Okej, tajemnica Franka Kandury, trzeba sobie zapamiętać i nie będzie na pewno zdradzona. Okej, powiedz, a tak z perspektywy, no bramki widziałeś wszystko, masz wszystko jak na dłoni, no widzisz wszystko jako bramkarz. Powiedz, jak byś tak podsumował cały ten mecz, to co się na tym boisku działo przez 90 minut? Ciężki mecz na pewno, dużo walki, mieliśmy za dużo strat też w obronie i ogólnie. A zaskoczyła cię czymś drużyna z Wapna, czy po prostu spodziewałeś się tego, jak oni będą grać? Spodziewałem się. Zawsze mecze, którzy grali z nami, były ciężkie. No i... I gramy dalej. A powiedz jeszcze, wrócę do tej pierwszej bramki dla Unii, bo wydaje mi się, że tam z trybun przynajmniej było to widać, że ta piłka, ona przeszła pod murem, jeszcze się odbiła chyba od kogoś z muru. Jak to z twojej perspektywy wyglądało, ta bramka z rzutu wolnego dla Unii? Wydaje mi się, że na powtórce musiałbym obejrzeć, ale przez mur, pod murem nie mam pojęcia teraz. Jeszcze skozowała przed moją ręką i ciężki strzał. No ciężki strzał, bo ta murawa jeszcze śliska po deszczu, a powiedz, dużo tam brakowało, żeby tą piłkę wyciągnąć? No nie dużo, ale ten kozioł zrobił robotę u nich. Dzięki Franek, powodzenia i na zero z tyłu. Dziękuję.